Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Małkowski, jestem autorem książki o Kamilu, który patrzy rękami. Jest to 20 opowiadań o niewidomym chłopcu. Opowiadania są pogodne, a nawet śmieszne. Zaraz się Państwo przekonacie, bo przeczytam fragment. Powiem jeszcze tylko, że konsultantką tych opowiadań była Eliza, osoba niewidoma od urodzenia, i spotkanie z nią przerodziło się w długą znajomość. Jeździmy na spotkania z dziećmi w szkołach i jest to jedna z wielkich przygód mojego życia. A teraz niech tekst się pokaże sam. Początek opowiadania: Kolacja dla psa. Zuzia ma 6 lat i 5-letniego brata Kamila, który ma jasne włosy. Możemy też zacząć od Kamila. Ma 5 lat i 6-letnią siostrę Zuzię o kasztanowych włosach. Ale Kamil nie wie, jaki kolor mają kasztany, gdyż urodził się niewidomy. Jak to jest być niewidomy? Zamknij oczy, a jeszcze lepiej zawiąż je sobie szalikiem. Teraz idź do łazienki i umyj ręce. Tylko nie wpadnij do pralki, przecież nie jesteś brudną skarpetką. Idź, ja tu zaczekam.